Cześć, witam Was ponownie bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będę Wam opowiadać o aktorce, która podbiła serca nie tylko Polaków, ale również Amerykanów. No i można powiedzieć, że była jedną z bardziej znanych poza Polską gwiazd PRL-u, jakie przyszło nam znać. Często mówiono o niej, że była ponętna, inteligentna, a także charakterystyczna. Dlatego bardzo mi miło, że dzisiaj będę mogła Wam opowiedzieć nieco inną historię od tych, które zwykle Wam opowiadam, bo często mówiłam Wam, że aktorki, a szczególnie aktorki popularne w PRL-u, były bardzo często uznawane za swój wygląd, za swój seks appeal, no i głównie przez to bardzo często też szufladkowane w rolach właśnie takich pięknych, ale prostych kobiet. Raczej były to role, które nie pozwalały im się mocno wykazać. A Elżbieta Czyżewska, bo dzisiaj o niej mowa, była w tym względzie bardzo dużym wyjątkiem. Od roku 1960 do 1966, w którym wyjechała z Polski, niemal nie schodziła z polskich ekranów. Reżyserzy mieli dla niej bardzo dużo propozycji, dlatego że nie była kolejną słodką aktoreczką, ale naprawdę telewizyjną osobowością i kandydatką na wielką gwiazdę. Czyżewska, chociaż się z tym nie obnosiła, miała dość trudne dzieciństwo. Jako dziewczynka przez kilka miesięcy była wychowywana w domu dziecka, po tym jak zmarł jej ojciec, a schorowana matka nie dawała sobie rady z opieką nad nią. To przeszłość, której mocno się wstydziła, a nawet można powiedzieć, że ją uwierała. W 1960 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie i kiedy była już na trzecim roku, zaproponowano jej współpracę z STS-em, co było bardzo dużym wyróżnieniem. To ona wykonywała piosenkę, która uchodziła za hymn liryczny tego teatru, a nosiła tytuł Kochankowie z ulicy Kamiennej. Miała zaledwie 20 lat, gdy zaczęła odnosić pierwsze duże aktorskie sukcesy. Otrzymałam dyplom ukończenia PWST i zostałam zaangażowana do teatru dramatycznego. Jedną z bardziej znaczących ról w tym czasie była rola Maggie z 1965 roku. Był to niesamowity pastisz Marilyn Monroe i aktorka wcieliła się w tę rolę tak świetnie, że po raz kolejny tutaj mamy porównanie do zachodniej gwiazdy. O ile Kalina Jędrusik była polską Marilyn Monroe wykreowaną przez własnego męża, o tyle właśnie Elżbieta Czyżewska raczej tak została nazwana po świetnej roli, ale faktycznie czasem do polskiej Marilyn Monroe ją porównywano, ale myślę, że tutaj były ku temu pewne przesłanki, ponieważ nawet Arthur Miller, który był w tym czasie w Polsce i który przecież napisał scenariusz do tej sztuki, stwierdził, że Czyżewska w tej roli była fenomenalna. W filmie zadebiutowała niewielką rulką w 1959 roku w filmie Kafe pod Minogą. Zapamiętana została jednak dopiero z kolejnej roli, mąż swojej żony Stanisława Barei. Aktorka stała się nie tylko idolką masowej publiczności, ale również można powiedzieć, że taką ikoną wielopokoleniową, ponieważ w tym czasie w Polsce zaczęto poszukiwać nowego typu współczesnej polskiej dziewczyny. Młoda, dość niezależna i swobodna. A jednocześnie, mimo wszystko, mimo tego, że akurat to nie wysuwało się na prowadzenie, charakteryzował ją seks appeal, no i ta taka właśnie eteryczność. Ale było to nieprzesadne, nie tak przesadne jak na przykład po raz kolejny wspomnę tutaj Kalinę Jędrusik. Dlatego Elżbieta była lubiana medialnie, tutaj to podkreślę, bo później trochę bym sobie sama zaprzeczyła, ale medialnie była lubiana przez obie płcie. Kochali ją zarówno fani mężczyźni, jak i fanki kobiety. No i faktycznie trzeba przyznać, że potrafiła idealnie wcierać się w rolę, która odtwarzała. Sama o sobie mówiła tak: gram zawsze tak, jak gdybym sama znalazła się w takiej czy innej sytuacji. Nigdy nie jest to chłodne i wykalkulowane. No i oczywiście była uznawana za królową komedii, ale to głównie z tego powodu, że był to po prostu najpopularniejszy gatunek, ponieważ na swoim koncie miała również bardzo dobre role dramatyczne. W 1966 wyjechała do Stanów Zjednoczonych, jednak nie była to podróż za poszukiwaniem dalszej kariery czy za spełnianiem swojego amerykańskiego snu. Kobieta wyjechała, ponieważ jej mąż został odesłany przez władze komunistyczne. Mówi się o tym, że został wydalony za artykuł, który napisał na temat Władysława Gomułki, no i oczywiście nie był to artykuł pochlebny. Aktorka po 2 latach wróciła do Polski na zaproszenie Andrzeja Wajdy.
i zagrała w filmie Wszystko na sprzedaż. Jej powrót był niemile widziany przez władze partyjne, które wielokrotnie pisały listy otwarte do Andrzeja Wajdy, że powinien usunąć aktorkę z obsady. Ten jednak nie ugiął się. Czyżewska wystąpiła w filmie jako Ela, żona aktora, w domyśle Zbyszka Cybulskiego, który jednak zginął tragicznie. Po opuszczeniu Polski zagrała w amerykańskim filmie Roberta Downeya Seniora w 1969 roku. Następnie u Alexandra Forda wystąpiła w jednej z głównych ról Simoczki u boku Christophera Plummera. Potem zagrała jeszcze w wielu amerykańskich filmach i serialach, jednak nigdy nie były to takie wielkie role. Ale tutaj mogę Was zaskoczyć takim faktem, że zagrała również w bardzo popularnym, także w Polsce, serialu Seks w Wielkim Mieście w 2000 roku. W Polsce zdarzało jej się później również grywać w latach 80. czy 90. Zuzanna Łapicka po latach wspominała ją w swojej książce, ponieważ znała ją jako koleżankę swoich rodziców, kiedy była jeszcze małą dziewczynką. Ela spokojnie na oczach żon flirtowała z ich mężami, więc trudno się dziwić, że kobiety jej nie lubiły. No i tutaj właśnie chciałam wrócić do tego wątku, że lubiły ją i kobiety, i mężczyźni, ale to byli raczej odbiorcy zza ekranu, ponieważ jak tutaj Łapicka nas przekonuje, Elżbieta Czyżewska raczej nie była lubiana przez koleżanki. Chociaż moim zdaniem akurat moja mama ją doceniała. Zastanawiałam się nawet, dlaczego z wszystkich gości, którzy przewijali się przez 50-metrowe mieszkanie moich rodziców, tak wyraźnie pamiętam właśnie Elkę. Widocznie była tak oryginalna. Elżbieta Czyżewska występowała również na Broadwayu, a jej występy bardzo często były komentowane jako znakomite, niejednokrotnie dużo lepsze pod względem artystycznym od wielkich broadwayowskich gwiazd. Dowodem na to jest chociażby prestiżowa nagroda, jaką otrzymała w USA – Off-Broadway Theater Awards. Mogłoby się więc wydawać, że Elżbieta Czyżewska w Stanach osiągnęła bardzo duży sukces. Jednak no nie mogło się to równać skalą z wielkim sukcesem, jaki osiągnęła w Polsce właściwie wtedy, kiedy była w Polsce, każda dobra rola mogła być jej zaproponowana. Była najbardziej gorącym nazwiskiem polskiej kinematografii. To jej chyba doskwierało, dlatego coraz częściej mówiło się, że Elżbieta Czyżewska niestety dość często zaglądała do kieliszka. Pojawiły się też problemy z mężem, ponieważ przez to, że Elżbieta coraz bardziej, coraz chętniej prowadziła taki imprezowy styl życia, przez ich mieszkanie zaczęło się przewijać bardzo wiele osób, które po prostu imprezowały. To przeszkadzało jej mężowi, który ostatecznie zdenerwowany takim trybem życia swojej żony, który z roku na rok stawał się coraz bardziej imprezowy, postanowił wnieść o rozwód i ostatecznie para ten rozwód otrzymała. W 1977 roku. Chodziło tutaj również o kwestie finansowe, ponieważ Elżbieta z powodu tego, że coraz więcej imprezowała, coraz mniej pracowała i większość właśnie pieniędzy, które przepijała, które wydawała na imprezy, to były pieniądze jej męża. I faktycznie Olga Lipińska wspominała ten moment tak. Szkoda, że wyjechała i szkoda, że gdzieś tam w świecie tak mało zrobiła, jak na swoje wielkie możliwości. Elka oprócz wielu swoich talentów była dobra. To był po prostu przyjazny, życzliwy człowiek. Pomagała wszystkim, którzy zjawili się w Nowym Jorku bez grosza i perspektyw. Przechowywała ich w swoim domu, dawała pieniądze, prezenty, chociaż jej się nie przelewało. Elżbieta później, rzadko dostając nowe propozycje filmowe czy teatralne, utrzymywała się głównie z alimentów po mężu. Kiedy więc przyszła z Polski propozycja, aby zagrać w filmie Barbary Sass o tytule Debiutantka, kobieta zgodziła się bez wątpienia. Mimo że dostała rolę intrygującej architekt zakochanej w swoim żonatym szefie, przyjęła ją bez wahania, wiedząc, że główną rolę kobiecą zagra Dorota Stalińska. Ten obraz mógł Elżbiecie przynieść poprawę jej sytuacji w Polsce i tak naprawdę otworzyć drogę do nowych projektów. Dlatego na początku starała się zrobić bardzo dobre wrażenie, jednak w tym wypadku był to dość słomiany zapał, ponieważ już po 2 tygodniach zaczęła spóźniać się, przychodzić na plan w różnym stanie, no i często kazała ekipie niestety bardzo długo na siebie czekać. Jednak wiele osób z produkcji, sama Stalińska, a także reżyserka mówi, że najgorsze zaczęło się dziać dopiero kiedy Ewa zaczęła Stalińską traktować jako swoją rywalkę. Cały czas próbowała dyskredytować Dorotę, mówiła, że jest okropna, niekobieca i głupia w
wspominała reżyserka i dodawała: Ela zawsze lubiła być w towarzystwie najważniejsza i miała taką potrzebę wynikającą prawdopodobnie z kompleksów. To też kiedy była do odegrania scena, gdzie kobiety rywalizują o względy ukochanego mężczyzny, podobno Elżbieta wpadła w szał. No i nie był to szał odgrywany. Dochodzi do zwarcia w wodzie, walczą ze sobą i przysięgam, to była jedna z dramatyczniejszych chwil w moim życiu. W pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że Ela chce Dorotę naprawdę utopić i że to nie są żarty na potrzeby filmu, wspominała po latach reżyserka. To wydarzenie zapadło w głowie również samej Dorocie Stalińskiej. My się z Elą w jakiś tam sposób polubiłyśmy, chociaż ona potrafiła wykrzyczeć do mnie, że jesteś zdolna jak ja, wykończę cię i zniszczę. I Dorota przyznawała, że traktowała te słowa z przymrużeniem oka aż do momentu właśnie odgrywania tej dramatycznej, jak się później okazało, sceny. Wygrałam tę walkę, bo byłam od niej o wiele silniejsza. Było to jednak bardzo nieprzyjemne przeżycie. Jurek Bogajewicz, jeden z bardziej znanych reżyserów w Polsce, po latach na podstawie historii Elżbiety Czyżewskiej zrobił film Anna, więc serdecznie Wam go polecam. No i jak sami przyznacie, historia Elżbiety Czyżewskiej jest dość bajkowa, romantyczna i taka nawet, można powiedzieć, że wprawiająca nas w zachwyt nad tą aktorką, aż do momentu tego takiego zwrotu, który tak naprawdę z naszej perspektywy nie wiadomo kiedy do końca nastąpił, ale myślę, że to była jednak właśnie taka pogłębiająca się depresja spowodowana tym, że podążyła do Stanów za mężem, który nie do końca być może pochwalał jej styl życia. No a dodatkowo wiadomo, po latach pewnie ten romantyzm trochę uleciał i aktorka przez to, że nie mogła realizować w pełni, tak jak wydawało jej się, że mogłaby to robić w Polsce, swojej pasji, zaczęła popadać troszeczkę w problemy. Łapicka wspominała ją jeszcze później, po jej przemianie. Za młodych lat miała cały czas rozbawione oko, lekko cyniczne, ale roześmiane. Często się mówi, że kiedy zbliża się śmierć, to widać lęk. Ja dostrzegałam u Eli to ze 20 lat wcześniej i to mnie przeraziło. Była już wtedy kompletnie innym człowiekiem. Myślałam sobie wtedy, że dzięki niej umiem pływać i nigdy nie boję się położyć na plecach, jakbym ciągle czuła jej mocną rękę, a ona pewnie tej pomocnej dłoni szukała całe życie. Zmarła w Nowym Jorku w 2010 roku. Została pochowana w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach. W New York Timesie pożegnano ją jako królową bez kraju. W 2016 roku Kinga Dębska i Maria Konwicka poświęciły jej dokument o tytule aktorka. Elżbieta Czyżewska była za życia, jak i również po śmierci, bardzo ceniona wśród nowojorskich elit artystycznych. Na Festiwalu Filmów Polskich w Nowym Jorku przyznawana jest nagroda imieniem właśnie Elżbiety Czyżewskiej. I na dziś to już wszystko, co mam Wam do zdradzenia. Przyznam Wam, że jak śledzę losy polskich aktorek, głównie gwiazd PRL, to jednak straszne, załamujące w pewnym sensie jest to, że wiele z nich, mimo tego wspaniałego początku, później nie może powiedzieć o tym, że udało im się dożyć w szczęściu i zdrowiu swoich ostatnich lat. Dajcie mi znać, jakie są Wasze przemyślenia na ten temat. Oczywiście będę bardzo wdzięczna za propozycje tematów, którymi powinnam się zająć w przyszłości. Dziękuję Wam, że doczekaliście do końca. Na te propozycje czekam zarówno w komentarzach, jak i na moim Instagramie. A łapka w górę oraz sub będą wynagrodzeniem mojej pracy przy tym odcinku. Widzimy się już niebawem, więc serdecznie Was zapraszam i do zobaczenia. Cześć!